Witam Państwa. Gościmy dzisiaj u pana Tadeusza Biniewicza, naszego znanego rzeźbiarza, nie tylko u nas w Gostyninie, ale także już poza granicami naszego kraju. Witam pana. Dzień dobry. Panie Tadeuszu, będziemy dzisiaj rozmawiać o kilku sprawach, ale nie można zacząć tej rozmowy od obrazu, który się znajduje za panem. Jest to piękny obraz, chociaż jeszcze nie skończony, jak pan twierdzi. Obraz Bitwy pod Grunwaldem. Kiedy zaczął pan pracę nad tym dziełem? No, muszę powiedzieć, że pracę zacząłem kilka miesięcy, już nad nim pracuję w sumie. Ta praca powoli jest taka mozolna. Potrzebuje dużego takiego wkładu, wpatrzenia się w to wszystko. No po prostu bardzo dużo jest w tym obrazie zawartych takich detali. Gra mięśni, gra miniki, no, wysiłku, no, wszelkich takich światło rzeczy. Światło i tak dalej, tak, i tak dalej. Co bezwzględnie, no, po prostu ten obraz po drugie mnie bardzo pochłonął i tutaj nad nim pracuję. Czyli wciągnął obraz. Tak. Jaką techniką jest on wykonany? Obraz jest robiony artystycznie w ołówku i tak pozostanie, po skończonej pracy zostanie zagruntowany, zawerniksowany, żeby nie uległ zniszczeniu przy, załóżmy, dotknięciu czy no, przy sprzątaniu, później tam odkurzaniu czy coś. Żeby się nie pozacierały, tak, żeby się nie zatarł, właściwe rysy. Straciłoby wtedy no, to swoje piękno. Ile czasu według pana będzie trzeba, żeby ten obraz zakończyć? Jeszcze myślałem, że uda mi się do końca lutego, ale ze względu, że troszkę mnie choroba przycisnęła, taka grypowa, to przewiduję, że jeszcze niestety, ale 2 miesiące będę musiał malować, rysować. Ten obraz jest wykonywany na zlecenie, czyli nie ma takiej możliwości, no teoretycznie nie ma takiej możliwości, żeby ujrzało go więcej osób. Tak, a wielka szkoda. To jest obraz zrobiony na zlecenie i bardzo się cieszę, że są osoby, które no, po prostu chcą coś takiego mieć. To jest zresztą wybitna sprawa, taka no, mało spotykana rzecz na co dzień. Ja sam osobiście jeżdżę do Warszawy, żeby oglądać oryginał, także nie dziwię się, że warto by było właśnie pokazać ten obraz osobom, no, społeczeństwu tu właśnie w Gostyninie, oprócz tych osób, które odwiedzają mnie, to historycy, inne postacie, no ale to są jednostki. A no właśnie, co mówią ci historycy? No tutaj to jest taka, no są zaskoczeni bardzo i te porównania są, no, no nie mogę aż tak powiedzieć, bo no, można się pochwalić, bo naprawdę to jest wybitne dzieło. No, porównują, który jest lepiej, czy zrobiony jest oryginał, czy ten. No, są też zdania podzielone, ale ja z tego, co patrzę i na ten obraz i rozmyślam tu na wszelkie sposoby za, no, uważam, że to jest bardzo dobra rzecz. Choć patrząc na obraz Matejkowski, muszę powiedzieć, że to jest mój mistrz i jest on dla mnie najlepszy, lepszy ode mnie, to w jego obrazie szukam cały czas jakichś błędów, które by popełnił, ale muszę stwierdzić, że niestety nie udało mi się znaleźć jakiegokolwiek właśnie błędu, co bym mógł powiedzieć, a jednak. No niestety nie. Czyli pozostaje nic innego, jak dążyć do ideału mistrza. No tak. Nie chcę malować tego obrazu farbami. Nie chcę, żeby to było jakaś kopia. Dla mnie jest wystarczające, że namalował go Matejko, a ja robię swoją techniką inną, żeby było to coś innego. Własne. Ale na wzór Matejkowski.
Mówił Pan kiedyś w rozmowie, że miała powstać płaskorzeźba w kamieniu, w marmurze Bitwy pod Grunwaldem, ale niestety ten pomysł nie został zrealizowany. Tak, jak kiedyś przeprowadzał pan Jacek Serafin, redaktor naczelny Świata Kamienia, przyjechał tutaj do mnie z Opola i nie pamiętam w jakich to było latach, w każdym bądź razie zdobyłem nagrodę główną i wtedy przyjechał do mnie na reportaż. I tutaj zobaczył podniesienie dzwonu Zygmunta, obraz według Jana Matejki i to był w ołówku. I wtedy nadmienił, czy nie zrobiłbym właśnie w kamieniu Bitwy pod Grunwaldem. Pomysł, jako płaskorzeźbę. Jako płaskorzeźbę. Pomysł mi się bardzo spodobał. Byłaby to fantastyczna sprawa, gdyby nie przedwczesna śmierć. Śmierć pomysłodawcy. Niestety tak. A było już tak daleko zaawansowane to wszystko. Kamień miał być sprowadzony z Belgii, Świat Kamienia miał pokrywać wszystkie te koszty i tak dalej. Rzeźba miała być wykonywana u mnie na posesji. Wielka szkoda, że bardzo nie udało się szkoda. Zrealizować tego projektu. Byłoby to takim czymś innym po Coś prostu. Coś wyjątkowego. Tak, tak. No i podejrzewam, że obejrzałaby trochę wystaw i ludzie mogliby zerknąć też na rzeźbę tę na właśnie. Pewno. Skoro jesteśmy już przy kamieniu, wchodząc do Pana na posesję, stoi kamień i już tam widać początki Pańskiej działalności, ingerencji w niego. Co to będzie? To będzie płaskorzeźba, to będzie Święty Hubert. To jest na zamówienie na Kujawy dla myśliwych. Będzie składała się z trzech, jakby to można powiedzieć, elementów. Z kamienia otaczaka ważącego około 10 ton i dwie płaskorzeźby, takie gdzieś tonowej wielkości. Czyli będzie to praca złożona? Tak, będzie złożona. No znaczy zleceniodawca chce, żeby część nie była złożona tylko tak na sucho, a później żeby była złożona na miejscu. Ze względu na transport i tak dalej, żeby nic nie uległo zniszczeniu. Ale na sucho będzie u mnie złożona i będzie można oglądać przez jakiś czas, za czym nie odjedzie. No właśnie, chciałam się zapytać, kiedy będzie można ujrzeć efekt końcowy? Rzeźba ma powstać do końca kwietnia, bo w maju będzie odsłonięcie tego pomnika, tam będzie. To jest 50-lecie tego Związku Myśliwskiego, bardzo hucznie tam będzie to obchodzone, także. Czyli osoby, które chcą popatrzeć, jak postępują prace, wystarczy, że do kwietnia będą przechadzały się w pobliżu Pana posesji. Tak, ja jestem bardzo szczęśliwy. Ja muszę nadmienić, Pani redaktor, że to wielkie, wielkie szczęście, że właśnie tutaj ludzie się kręcą, oglądają, jakby można powiedzieć, nie tylko jakby tu można powiedzieć, że tu oglądają, bo też oglądają dużo w internecie, dzięki właśnie telewizji pana, bo na przykład w tym tygodniu, nie, w sobotę, przepraszam, w sobotę zadzwonił pan ze Stanów Zjednoczonych, no i właśnie nadmienił, że oglądał ze stowarzyszenia i ławeczkę. No bardzo było mi tak przyjemnie, że właśnie takie telefony aż też tak dostały. Daleka. Tak, ludzie tak, jednak że, oglądają i cieszy ich to, co tak, widzą. Tak, że cieszy, ale to jest nie tylko z tego miejsca, bo dużo Polaków wyjechało za granicę i jak coś świeżego się pojawia, właśnie dzięki Państwu, to często dostaję właśnie takie różne telefony, że oglądali, że są pełni podziwu. To jest taka specyficzna nagroda dla artysty, tak. Prawda? Jest to, ja bardzo to przyjemnie odbieram i również telefony z zagranicy i tutaj przecież dużo osób dzwoni z naszego terenu, jak to można powiedzieć, i oglądają. Także
jest to bardzo przyjemne. Porozmawiajmy o planach na przyszłość. Wiem, że Pan jako osoba, która nie umie usiedzieć na miejscu, musi cały czas coś robić, coś tworzyć, na pewno ma jeszcze inne plany związane właśnie może i z malarstwem, ale na pewno z rzeźbieniem na ten rok. Tak, jeśli chodzi o malarstwo, to jak dokończę ten obraz, który oglądamy w tej chwili, przyjąłem bardzo duże zamówienie, chyba pod względem malarskim największe w swoim życiu. Pod względem wielkości, to gdzieś może być takie coś wielkości rzędu 12 na 5 metrów, bezpośrednio na ścianie malowane. Także to jest bardzo duże zamówienie. Ale oprócz tego to mam zamówienie, znaczy no, wywiązać się muszę z 6-7 rzeźb, których mam zrobić w tym roku. I tutaj jestem załamany, że rok ucieka, a wywiązywanie się z mojej strony liche na razie. Trzeba będzie jakoś podkręcić obroty. No to chyba muszę żonę poprosić, ona mi podkręci obroty. Na pewno się uda. Panie Tadeuszu, z tych rzeźb, która najbardziej Pana fascynuje, z tych, które mają powstać, która najbardziej wzbudza takie, no nie wiem, niepokój twórczy? Czy jest coś takiego? No to są, mógłbym powiedzieć, tak. To są dwie rzeźby, nie za wysokie. Muszę powiedzieć, wysokości metra jednego. Ale to są rzeźby, które, jakby to powiedzieć, żywych postaci, obecnych, żyjących postaci. I to jest wielkim wyzwaniem i to jest takim, no, taki lęk po plecach trochę chodzi, bo to jest. Że te osoby mogą przyjechać i sprawdzić. Sprawdzić to jest mało, po prostu te osoby będą to oglądać. To jest naprawdę duże wyzwanie. To jest bardzo duże wyzwanie, a łatwiej mi się wydaje, jak się wykonuje pracę osób, które, przepraszam, że tak powiem, że odeszły, nie ma takiej konfrontacji, a tu wykonałem dwie rzeźby osób obecnie żyjących i no, młode postacie, jak to się mówi, osobowości, które będą wrastały dopiero w życie. Jest to no, takie dla mnie niebywałe. Jeszcze z takim czym się w swoim życiu nie spotkałem. Wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność tego. No właśnie, bo jak Pan kiedyś rozmawiał ze mną na temat swoich prac, to jak mówiliśmy o rzeźbie Jana Pawła II, no to wiadomo było, że emanuje z niego spokój, miłość, dobroć. A tutaj, tak. No tak na dobrą sprawę, Pan nie zna tych osób na tyle, żeby aż tak dokładnie określić, co ma być z tych twarzy, z tych postaci. Tak, to są, nie będę ukrywał, to są dzieci w wieku 7-9 lat. Może mam po prostu te zdjęcia i według tych zdjęć, oprócz tego no, spotkam się z dziećmi na żywo, jak to się mówi. I porównamy. No może to jest ten plus, że można sobie skonfrontować na bieżąco. Ja kiedyś nawet do pani redaktor nadmieniałem, że najbardziej oryginalnie i wszystko, co można zrobić, to patrząc się i oddać to, co się rysuje, czy rzeźbi. I tu teraz się sprawdzę, czy te moje słowa się potwierdzą faktycznie tak, jak kiedyś mówiłem. Ale na pewno tak. To czyli w tej nowości będą plusy i minusy. Tak. Minusem jest to, że no wielka konfrontacja i odpowiedzialność, niesamowita. Tym bardziej, że to są młode dzieci, małe dzieci, więc nie można tutaj nic uchybić, bo dzieci są niewybaczalne. Dzieci prosto z mostu mówią, jeśli coś jest nie tak. To jest najbardziej szczera krytyka. Tak, więc no poddaję się takiej krytyce już bardzo ostrej, można powiedzieć. Panie Tadeuszu, na zakończenie naszej rozmowy chciałabym jak zawsze życzyć Panu tego przede wszystkim zdrowia, żeby Pan nie chorował, żeby te wszystkie dzieła powstawały w terminie, a oprócz tego, żebyśmy tutaj systematycznie przyjeżdżali do Pana i pokazywali kolejne rzeźby, kolejne obrazy, które Pan tworzy w wyjątkowy i bardzo piękny sposób. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim rozmówcą był pan Tadeusz Biniewicz. Dziękuję państwu za uwagę.